młodszy radca dworu. Prowadzę śledztwo w sprawie skargi, jaka wpłynęła przeciwko panu. Jadąc tu widziałem, że szkoli pan regularną armię. Czy mogę wiedzieć, jaki jest cel pańskiej wizyty w Wiedniu? Napije się pan wina? Jaki jest cel pańskiej wizyty w Austrii? Ja i moi bracia znaleźliśmy tu dom. Jacy bracia? Czy to radca Grossen jest pańskim przełożonym? To nie jest pańska sprawa, panie hrabiu. Oczywiście. Pan lubi ptaki, prawda? Czy to pliszka? Ten ptak, którego ma pan w kieszeni. Nie. To rudzik. Czy mogę dotknąć pana ręki? W jakim celu? Proszę zrobić mi tę grzeczność. W panu jest wielki smutek. Pan się martwi. Ale zupełnie niepotrzebnie. Nie musi się pan bać. Ratunek jest na wyciągnięcie ręki. Nie śmieszą mnie takie zabawy, panie hrabio. Jeżeli pan chce, pana żona będzie zdrowa. Pan się wstydzi, że pan nic nie czuje. Ale to nie pana wina. Skąd pan to wie? Wszystko to zależy od pana. Wystarczy wierzyć. Że kupił pan służącego? To było w nocy. Czekał pan na doktora i pomyślał, że właśnie przyszło najgorsze. Proszę, aby pan się nie odzywał. Wykonywał tylko to, o co poprosi pana hrabia. Zdrowie pańskiej żony od tego zależy. Proszę nie zwracać się też bezpośrednio do córki pana hrabiego. Co to za sztandary? Wszystkich krajów europejskich.
Nigdy nie widziałem takich flag. Hrabia często przyjmuje chorych? Rzadko. A jaki to mundur? Polski. Może pan już zabrać chorą. Proszę Franka nie wzywać. Gwiazda? Symbol wolności. Czasami Boga, Mesjasza. Zbuntowane kolonie posługują się gwiazdą. Loże wolnomularskie. Półksiężyc. Turcja. Islam. Czasami Matka Zbawiciela. Mesjasz z Turcji. Frank jest z Turcji. Tak. Gwiazda i półksiężyc razem. Coś mi to mówi, gdzieś to widziałem. Ameryka. Zaczęło się. Kto tam? W imieniu cesarzowej Marii Teresy otwierać. Maria Teresa. Otwierać. Jakub Goliński? Tak. Jest pan wezwany do Wiednia. To był mój pomysł. Czego pan chce? Przyszedł mnie pan zabić. Podobno napadł pan księżno i pobił sługę. Ukradł mi pan pomysł. Najlepszy w moim życiu. Guma. Wszystko z gumy.
koła z gumy, płaszcze z gumy, buty z gumy. Tak. To znakomity pomysł. Manufaktura stanie koło mojego domu? Tak. Chciałbym, żeby pan nie zabijał mnie tutaj ze względu na rodzinę, tylko może w lesie. Chciałbym, żeby zaopiekował się pan psem pod moją nieobecność. Jak to? Wyjeżdżam. Nie przyszedł mnie pan zabić? Przyszedłem z psem. Zawsze miałem go za człowieka słabego na granicy szaleństwa. Zdziwił mnie, kiedy postanowił pojechać do Ameryki. Pomyślałem wtedy, że zmężniał. Jesteś do niego podobny, uważaj. Cygaro? A chętnie. Teraz sprawa najważniejsza, ta, o którą mnie prosiłeś. Chcę ci powiedzieć jedno. Zostaw to. Jak to? Ta sprawa dotyczy dworu. Nie mogę cię wtajemniczać w szczegóły. Obowiązuje mnie milczenie. Apetyczna. Obiecaj mi, że to zostawisz. Nie rozumiem powodu. Ośmieszysz się. Widziałem tego Franka. Gdzie? Byłem u niego w pałacu z Marianną. Najgłupsza rzecz, jaką mogłeś zrobić. Co to znaczy? Wszyscy lekarze to oszuści. Ale co to ma wspólnego ze sprawą? A ten znowu o tym. Wracaj na Śląsk, zajmij się innymi sprawami. Zajmij się Marianną. Obiecaj mi, że to zostawisz, co? Dlaczego wszyscy chcą, żebym to zostawił? Nie wiem, co wszyscy. Ja po prostu martwię się o ciebie. Obiecaj mi to. Dobrze. No, to świetnie. Zaprowadź mnie teraz do mojej córeczki. Proszę za mną. Jaka ona? Śpi. Podobna do matki. Przepraszam cię. Muszę już iść. To dla mnie za dużo. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze.
Co dzień zjeżdżają do niego tłumy wyznawców, ofiarując mu swoje pieniądze i usługi, drwiące z majestatu kościoła i tronu. Proszę mi uprzejmie powiedzieć, co to właściwie jest? Jeżeli pan chce, pańska żona będzie zdrowa. Wszystko zależy od pana. Wystarczy wierzyć. Obudzisz go. Panie Schwarz, mogę pana prosić? Dzisiaj święto poczty. Radcy przychodzą dopiero wieczorem. Nie spodziewałem się pana. Zapali pan? Z przyjemnością. Jakim pan jest ptakiem?
Jestem wróblem. To Grosen kazał panu zniszczyć akty. Jestem tylko niższym urzędnikiem. Jest pan w trudnym położeniu, panie Schwarz. Ale proszę pamiętać, że naszym jedynym zwierzchnikiem jest cesarz. Starszy radca Grosen zastępuje go tutaj. Ja też tak myślałem. Co pan podejrzewa? Spisek. Pan jest z cesarzem czy z jego wrogami? Oczywiście z cesarzem. A gdzie jest ten Polak Goliński? Grosen kazał go aresztować. No to już po nim. Proszę przynieść z depozytu mój pistolet. Rozumie pan? Pistolet? Pan jest wróblem? Tak. Ja będę papugą. Nie ma w cesarstwie takiego ptaka. Już jest. Nocne książęta ciemności. Czy widziałyście białego gołębia? Nie widziałyście. Oczy nasze słabe. Noc jest naszym domem. Wszak biały gołąb krąży również w nocy. Jego poświata poraża nas. Ślepniemy, kiedy pojawia się na niebie. Choć boicie się jego chwały, i was puszczyki zaliczą w poczet ptaków cesarstwa. Wzywam sokoły. Dlaczego nas wzywasz, wole? Chciałbym, byście mi wyjawiły, czy spotkałyście białego gołębia. Lot jego chyży drwi z nas przez pożar. Zawsze jest przed nami, zawsze nam umyka. Nie spotkałyśmy białego gołębia. Wszak biały gołąb was miłuje. Dlaczego chcecie pochwycić białego gołębia? Jego sława nas urzeka. Wszystkie ptaki na niebie mówią o białym gołębiu. Pragnienie rozpala nasze serca. Pożądamy białego gołębia. Choć straszne jest wasze pragnienie, i was również zaliczam w poczet ptaków cesarstwa. Wzywam wróble! Czego chcesz od nas, wole? Drobnico cesarska, czy widziałyście białego gołębia? Życie nasze płynie w gnoju, niegodne jesteśmy widzieć białego gołębia. Wszak biały gołąb was miłuje. Chwała mu za to! Tak więc i was zaliczam w poczet ptaków cesarstwa. Ptaki niebieskie cesarstwa, nie trwóżcie się, bo spotkałem białego gołębia. Krążył nad Austrią i wezwał mnie do siebie. Czego chcesz ode mnie, biały gołąbku? Zapytałem. Chcę poznać wszystkie moje ptaki, odpowiedział. Bracia ptacy, oto biały gołąb jest wśród nas. Wejrzał na nasz ciemny żywot i zmiłował się i postanowił opromienić nas blaskiem swojej chwały. Cesarstwo żyje blaskiem białego gołębia. Cała Europa głosi jego chwałę. Nic nie umknie jego oku. Bracia ptacy, przywitajcie białego gołębia. Witamy cię, biały gołębie. Święto Poczty Cesarskiej uważam za otwarte.
kim jesteś, ptaku? Wasza cesarska mość. Jakim jesteś ptakiem? Jestem papugą. Czy przywozisz mi w darze zamorskie krainy? Przyszedłem, żeby was ostrzec. Przed kim? Przed Frankiem. Brawo. Brawo. Panowie, przedstawiam wam moich cudzoziemskich gości. Hrabia Frank z córką Ewą. Powitajmy ich brawami. Dzięki mojej matce, Marii Teresie, przyjmujemy dziś pawie w poczet ptaków cesarstwa.